Mosir postanowił poprawić humory dzieciom na koniec wakacji i zaprosił wszystkich w sobotę na wiadukt Plaza, gdzie odbył się kończący sportowe wakacje festyn. Humory dopisywały, bo atrakcji było sporo, w tym zawody rowerowe, gry i zabawy dla dzieci, Holi Festival, a także mistrzostwa deskorolkowe. Dzisiaj oglądacie organizowaną przeze mnie i mój zespół imprezę i drugą już edycję Festiwalu Sportowo-Muzycznego Impo Games 2019, realizowaną dzięki pomocy najlepszego zespołu na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o współpracę w naszej skromnej opinii, Mosir Bolesławiec. I chcielibyśmy przede wszystkim podkreślić jakość wykonania tego obiektu. Cieszymy się, już w tej chwili widzimy zawodników tutaj z trzech województw. Na zawody i mistrzostwa deskorolkowe zjeżdżają do Bolesławca zawodnicy z województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Należałoby też się cieszyć rozwojem obiektu, jego wykonaniem, jakością i tym, że przyciągamy coraz więcej tutaj dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin. Dziękujemy mocno za pomoc w realizacji takiego przedsięwzięcia prezydentowi miasta Bolesławiec i zapraszamy wszystkich serdecznie cały dzień. Jeśli nie w tym roku, to już na następnym 2020. Przypominamy, że ten rok 19 jest specjalny dla skateboardingu i surfingu. Jest to rok kwalifikacyjny do Olimpiady w Tokio 2020, gdzie debiutuje tak skateboarding, jak i surfing. Przyjemne z pożytecznym postanowiła połączyć podczas sobotniego festynu Fundacja Kropla w Oceanie Marzeń. Organizując zabawę i różne atrakcje dla uczestników festynu, fundacja zbierała datki na szczytny cel. Nasza fundacja organizuje dla dzieci czas wolny i zbieramy pieniążki na wyjazd dla dzieci z Domu Dziecka Bolesławieckiego oraz dla biednych dzieci. Będzie gra terenowa dla całej rodziny, wyścigi, zabawy tutaj piaskiem kinetycznym, balony, figurki z balonów i loteria fantowa, na której można wesprzeć podopiecznych Domu Dziecka i wyjazdy. To już druga taka akcja fundacji zorganizowana wspólnie z bolesławieckim Mosirem. Trzecia akcja planowana jest na 28 września. Będziemy prowadzić bieg między mostami, będziemy bawić się również z dziećmi, będzie też loteria, będą też różne gry terenowe i będzie wspaniała zabawa. Dużo działo się też na torze rowerowym. Nad formą miłośników rowerowych wyczynów na wakacjach pracowali Krzysztof i Tomasz. Na samym początku sprawdzaliśmy, jakie reprezentują poziom. Sprawdzając to, jaki reprezentują poziom, mieliśmy odniesienie, co musimy doszlifować, co im pokazać i czego ich nauczyć, by wykonywali przejazdy jak najbardziej prawidłowo. I jestem tego zdania, że jesteśmy nawet zadowoleni z efektów, gdyż dużo z obecnych uczestników naprawdę wykazało bardzo duży progres i już naprawdę bardzo dobrze jeżdżą. A formą sprawdzenia umiejętności były sobotnie zawody rowerowe. Jeżeli chodzi o jazdę po pump tracku, no jest wymagany rower, który posiada tylko dwa koła, no, oraz hamulec ewentualnie. Nie ma jakichś dedykacji specjalnych, chociaż jeżeli chcemy już zająć się tym nie tylko rekreacyjnie od weekendu do weekendu, a reprezentować jakiś większy poziom, jeździć jakoś bardziej efektywnie, do tego są specjalne rowery tak zwane Street Dirt oraz BMX, które umożliwiają nam wykonywanie jak najszybszych przejazdów oraz trików. Jazda po tego typu pofałdowanych torach do łatwych nie należy. Rozpędzanie następuje tu poprzez ruchy ciała dostosowane do ukształtowania terenu. Pump znaczy pompować, dlatego na trasie znajdują się specjalne muldy, które pozwalają na rozpędzanie roweru bez pedałowania. Nasz kolega Tomek zaraz zaprezentuje, na czym polegały zajęcia na pump tracku przez całe wakacje i co próbowaliśmy się nauczyć dzieci. Uczyliśmy dzieci startu z procedury startu, która jest widoczna teraz, i jazdy bez pedałowania cały czas. Jazda po pump tracku polega na tym, by przez cały czas jechać bez pedałowania. Ruszamy z procedury startu. Kolega zaprezentuje teraz 360 w locie.
Mosir zapewnia, że pamięta też o jeżdżących na hulajnogach. Dla nich szykuje specjalne mistrzostwa. 28 września, bo to jest taka bardzo fajna i dosyć istotna informacja. Nie jest tak, że zapomnieliśmy o hulajnogach, absolutnie nie. Specjalnie dla nich robimy pierwsze otwarte mistrzostwa Bolesławca w jeździe na hulajnodze. Także każdy amator i zaawansowany będzie mógł pokazać swoje umiejętności. Mistrzostwa na hulajnodze będą towarzyszyły kolejnemu jesiennemu już biegowi między mostami.